Pani marszałek, panie i panowie posłowie. Zło bezwzględnie należy nazwać złem, bezwzględnie, czy dotyczy to 100 tysięcy ludzi, czy 15 tysięcy ludzi. I potworne zło stało się na Wołyniu w 1943 roku, które bezwzględnie trzeba potępić. Ale trzeba też nazwać i dostrzegać zło, które było też na Wołyniu. Palenie cerkwi prawosławnych, katolicyzowanie prawosławnych, wymordowanie w ramach odwetu dzieci, niewinnych dzieci, kobiet, starców, Sachryniów, Pawłukomie, Wierzchowinach ze strony oddziałów polskich. Większość państwa tutaj zwracała uwagę, że należy do tych rodzin, które ucierpiały na Wołyniu. Ja należę do tych, która rodzina ucierpiała ze strony oddziałów polskich. I potrafię dostrzec to zło bez względu na to, z której strony ono jest. Wiele zaangażowałem się, aby doprowadzić do wizyty patriarchy grecko-katolickiej cerkwi tutaj w Polsce, do podpisania wspólnej deklaracji, do wspólnej panachidy, która naprawdę wywarła, wydaje mi się, duże znaczenie. I w tej deklaracji kościoły umiały porównać te dwie sprawy, umiały szukać na płaszczyźnie tego zła, jednak tej płaszczyzny pojednania, wybaczenia i porozumienia. Tutaj ja tego nie widzę. To, co przedstawił pan poseł Stefaniuk, mówił, że obecny jest dzisiaj pan deputowany Kolesniczenko, który wspiera tę oto akcję. Pan deputowany Kolesniczenko, który był inicjatorem wprowadzenia ustawy o języku rosyjskim jako państwowym. Dziwi mnie postulat, wniosek 148 deputowanych, powiedzmy jasno, frakcji komunistycznej i frakcji rządzących regionów, wniosek do polskiego parlamentu o nazwanie tej tragedii ludobójstwem. Dlaczego panowie nie uczynicie to w swoim Werchownej Radzie? Macie większość. Jak śmiecie zwracać się do polskiego Sejmu, kiedy to wy powinniście zrobić w swoim Radzie Najwyższej? Frakcji, która, kiedy było ogłoszenie chwilę milczenia w głodomoru na Ukrainie, siedzieliście panowie, nawet nie wstaliście. Byliście przeciwko uznaniu jako ludobójstwo wielkiego głodu na Ukrainie. W tej chwili wy postulujecie do polskiego Sejmu. Warto mówić, panie pośle, o tym, jaka to frakcja zwróciła się tutaj właśnie do polskiego Sejmu, aby nazwać zło wyrządzone na Wołyniu ludobójstwem. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy szukają na podstawie właśnie tych tragicznych wydarzeń, tego pojednania, tego prawdziwego wybaczenia, to, co zrobiły kościoły jeszcze tydzień temu. Ja państwu chcę też powiedzieć, że 14 Zarbanicy odbędą się panachidy, wielkie modlitwy, pielgrzymki za zbrodnie wołyńskie. Odbędą się też takie modły w Łódzku. Panie pośle, proszę kończyć. Już bardzo pan czas przekroczył. Dziękuję bardzo, pani marszałek. To są rzeczy, które pokazują, że na tle tego chcemy jednak szukać pojednania. Jeszcze raz dziękuję. Przepraszam za przekroczenie. Dziękuję bardzo, panie pośle.